Powitajcie moi drodzy, ja jestem Dizzy Soski, witam z kolejnym odcineczku z Kerbal Space Program. Jak pewnie pamiętacie, w ostatnim filmie poprosiłem was o opinię na temat tego, w jaki sposób chcielibyście oglądać proces tworzenia stacji kosmicznej. No i jak zwykle podzieliliście się na dwa obozy, z których to jeden chciałby jednego wielkiego livestreama, a kolejny chciałby, żebym zrobił z tego kilka odcineczków. Dlatego musiałem znaleźć jakieś uniwersalne rozwiązanie, które zaspokoi i jednych, i drugich. Dlatego też postanowiłem, że dzisiaj zrobimy sobie odcineczek z wysyłania pierwszego modułu stacji kosmicznej na orbitę, a następnie zrobimy sobie również na YouTubie jednego wielkiego livestreama, na którym będziecie to świadkami tego, jak prawdziwie rejżuję, ze względu na to, że pewnie znowu będę miał problemy z dokowaniem i tak dalej, a następnie każdy będzie mógł sobie w razie czego obejrzeć powtórkę i to wszystko będzie tak skompresowane do dwóch odcineczków, dzięki czemu będziecie mogli znaleźć interesujące was fragmenty w miarę szybko i efektywnie. Dlatego ja mam nadzieję, że ten film będzie warty waszej łapy w górę i życzę wam jak zwykle miłego oglądania. Budowa stacji kosmicznej w Kerbalach nie jest aż tak ciężka, jak mogłoby się to nam wszystkim wydawać. Musicie pamiętać, że niektórzy mają o wiele cięższą robotę, bo muszą wysłać na przykład stację kosmiczną w prawdziwym świecie. Tutaj przykładem najlepszym jest ISS, która jest złożona z 15, a docelowo ma być złożona z 16 elementów. No i my nie musimy się martwić między innymi o zmniejszający się pułap naszej stacji kosmicznej, bo w Kerbalach występuje taka ostra granica pomiędzy końcem atmosfery a właśnie kosmosem, a ISS musi się martwić o to, że co jakiś czas ten pułap musi zwiększać ze względu na taki opór już bardzo małych fragmentów atmosfery. My podzielimy sobie naszą rakietę jak zwykle na część, która nas wyśle i na tą część, która jest tym rdzeniem naszej stacji kosmicznej. Myślę, że na sam początek zajmiemy się właśnie stacją kosmiczną, ponieważ to jest najważniejszy element, który zajmie mi najwięcej czasu, ale już mniej więcej wiem, jak to wszystko powinno na szczęście wyglądać. I tutaj od razu chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy, bo pewnie jesteście zdziwieni, że korzystam z rakiety, żeby wynieść nasze moduły stacji kosmicznej na orbitę, ale sobie pomyślałem tak: w pierwszym odcineczku pierwszy moduł wyślemy zwykłą rakietą, a kiedy nabędę troszkę większego doświadczenia, to spróbuję dostarczać kolejne elementy na orbitę już wahadłowcem z ekipą Kerbali, bo na razie szczerze wam powiem, że moje loty wahadłowcem nie zakończyły się jeszcze powodzeniem i przynajmniej nie zakończyłeś nawet wejściem na orbitę, ale to jest najmniej istotna sprawa. Teraz chciałbym od razu przejść do budowy naszej stacji. Tutaj się nie martwcie, zaraz dodamy sobie elementy dokowania, tylko chciałem zobaczyć, w jaki sposób one powinny być wykonane. To my sobie to tak zrobimy i teraz to umiejscowimy w taki sposób. To jest mobilne laboratorium, które powinno nam dostarczać jakichś tam punktów naukowych, ale to i tak będzie głównie wyglądać, a nie działać. Podejrzewam, że jakieś tam światełka nam się z pewnością przydadzą do naszej stacji kosmicznej. Następnie przydałyby się jakieś takie elementy, które wyglądają na potrzebne, ale tak naprawdę potrzebne jak zwykle nie będą. Może tutaj Mystery Goo sobie dodamy jako takie podstawowe elementy do zbierania punktów naukowych, ale to też, tak jak mówiłem, potrzebne bardzo nie będzie. Odblokowałem nowe panele słoneczne, które mogą się wydać bardzo dziwne, ale są naprawdę gigantyczne i dostarczą nam chyba tyle energii, ile tylko będziemy tutaj potrzebować. Dodamy sobie dwie takie antenki, dodamy sobie również z tej strony po dwie antenki i moduł komunikacyjny również jest tutaj gotowy. Przydadzą nam się również jakieś schowki na takie bardzo, bardzo, na bardzo wrażliwe elementy, to nie wiem do czego to jest, tego jeszcze nie używałem. Ale może w ramach eksperymentów na stacji kosmicznej dowiem się, do czego to dokładnie służy. Na pewno nam się przyda service bay, w którym to chciałbym umieścić bateryjki. Bateryjki oczywiście mamy tutaj, myślę, że użyjemy sobie akurat tej, bo mamy tutaj aż 400 ładowności. No i już jakieś tam elementy stacji zostały wykonane. Myślę, że teraz tylko dodamy sobie kolejny ten element. Tutaj nam się z pewnością przydałoby coś takiego, gdzie to jest? Jest to, dokładnie to chciałem tutaj dodać, ale jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. Czy mógłbym to dodać? O właśnie, tutaj chciałbym to dodać.
Dokładnie w taki sposób chciałem to zrobić, żeby była możliwość obserwacji jednocześnie i kosmosu, i naszej planety. Bo jak dobrze wiecie, w stacjach kosmicznych są takie moduły, w których możemy obserwować, są takie przeszklone miejsca, a jak dobrze wiemy, przeszklone miejsca we wszystkim, co jest wysłane w kosmos, jest najbardziej wrażliwym punktem na jakiekolwiek uszkodzenia. Zróbmy to troszkę tak, żeby było to wszystko w miarę symetryczne, no i jest symetryczne na szczęście. Teraz tak, będziemy potrzebowali jakiegoś modułu zdalnego dowodzenia. Dlatego też myślę, że skorzystam sobie z jeszcze jednego radial attachment port. Niestety jedno okno sobie będziemy musieli zasłonić, no niestety takie jest życie. I tutaj dodamy sobie właśnie moduł okno, chociaż nie wiem, który byłby najlepszy. Stability assist i chyba nie mamy już nic lepszego niestety. Tylko nasza ekipa mogłaby dodać nam troszkę więcej do naszego sasa, bo jak dobrze wiecie, nie tylko stability assist się liczy, bo możemy również z sasa korzystać w taki sposób, że będzie on dla nas, jakby to powiedzieć, będzie dla nas kontrolował lot w konkretną stronę, czy to retrograde, czy to prograde i tak dalej, i tak dalej. Teraz tylko spójrzmy na to, czy wszystko jest gotowe. Wiecie co, RCS by nam się przydał, tylko że nie mam 2,5-metrowego RCS-a. Jest, na szczęście jakiś jest. I tutaj dodajemy sobie kolejny port do dokowania. To będzie taka centralna część naszej stacji kosmicznej, która w przyszłości będzie oczywiście w jakiś sposób rozwijana. Na razie powinno nam wystarczyć to, co tutaj mamy. Przydałby mi się oczywiście jakiś panel słoneczny. Myślę, że to jest idealne miejsce jako jedno do umieszczenia takiego panelu. Tutaj sobie umieścimy jeszcze jeden i wszystko powinno być cacy. Zobaczcie, jaki on jest gigantyczny. W przeciwieństwie do tych naszych poprzednich paneli, ten jest naprawdę duży. No i teraz powinniśmy się skupić na tym, w jaki sposób dostarczymy naszą stację kosmiczną na miejsce i podejrzewam, że standardowo skorzystamy ze sporej ilości boosterów. Myślę, że 4 powinny nam wystarczyć w zupełności. Powinienem jak zwykle jakieś 6 aerodynamiczne tutaj poustawiać i będziemy mieli naprawdę naprawdę dobrze skonstruowaną stację kosmiczną. Będzie tylko problem z tymi zewnętrznymi miejscami. Boję się, że ten gigantyczny czopek w jakiś sposób może utrudnić nam lot, ale bądźmy dobrej myśli, dobrze? Bądźmy dobrej myśli, że nam się wszystko uda. A może po YouTubie będę mógł pracować na stacji kosmicznej, albo w NASA, albo w Polskiej Agencji Kosmicznej. Marzenia, prawda? Marzenia. Na razie może dodajmy sobie to. Pyk. I teraz przydałyby nam się jakieś stateczniki do tego lotu. Proszę bardzo, wszystko praktycznie jest już gotowe. I teraz pozostało, jakby to się tak stało, mielibyśmy przesrane jednym słowem. Oczywiście wszystkie silniki naraz będą działać. Dodajemy sobie jeszcze to tutaj. To dodajemy tutaj i chyba wszystko jest okej. Lecimy tak. Następnie powinienem skorzystać z tego. I jest dobrze. Prawdopodobnie jest dobrze. Jesteśmy przygotowani prawdopodobnie na nasz lot. Dlatego trzymajcie za mnie kciuki, a ja już tylko się upewnię, że wszystko jest gotowe i startujemy. Na szczęście przeprowadziłem krótką kontrolę tego, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy wszystko działa prawidłowo. No i na szczęście większość rzeczy działa prawidłowo. Niestety musiałem na zewnątrz umieścić jeszcze jeden moduł Octo, ze względu na to, że nie miałem kompletnie kontroli nad rakietą, bo przeprowadziłem krótki test tego, czy wszystko działa. No i niestety, jak widzicie, nie działa nic, mimo tego, że kontroluję teraz to, w jaki sposób poruszają się nasze stateczniki. Dlatego też będziemy musieli kontrolować to wszystko stąd, żeby wszystko nam działało, ale z tego co widzę, to niestety nic kompletnie nie działa. A więc może to jest wina tego. Zobaczmy, dalej nic nie działa. Może jak skontrolujemy stąd, to coś będzie działać? No, już zaczęło coś tam działać, więc może już mamy odpowiedź na to, co tak właściwie się wydarzyło. Oczywiście również zapomniałem o naszej taśmie klejącej, kosmicznej taśmie klejącej, dzięki której wszystko się trzyma w kupie. Zapomniałem o RCS-ach, dlatego wszystko już powinno być na swoim miejscu. Niestety nic się nie świeci. Może na razie jednak nie marnujmy energii. Miejmy nadzieję, że łatwo dostaniemy się tam, gdzie bym tego chciał. Niestety to będzie bardzo niestabilny obiekt po tym, jak usunąłem tą owiewkę.
tą skorupę, dzięki której moglibyśmy bezpiecznie wszystko, wszystkim się zająć, to teraz brakuje nam takiej opływowości. Zobaczcie, mamy tutaj taki płaski element na górze, który powoduje, że nasza rakieta jest bardzo niestabilna. Powoli będziemy mogli wchodzić w kąt. Tylko na początek chciałbym się pozbyć zbędnych elementów. Jesteśmy już chyba w tych warstwach atmosfery, w których mogę spokojnie się przechylać i nie będziemy mieli większych problemów później z utrzymaniem koniecznego dla nas kursu. Wiem, że dzisiaj wchodzę pod zupełnie innym kątem niż zwykle, ale musicie mi wierzyć. Strasznie stresuję się tym, że coś się może zaraz przychylić, ale na szczęście z tego co widzę nie jest tak źle. Powoli już się ustawiam do kątu, który jest wymagany do wejścia w atmosferę, do wejścia na orbitę. Myślę, że takie 90 tysięcy metrów będzie dla nas jak najbardziej odpowiednie. Będę korzystał jak zwykle z podwójnego przyspieszenia, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. No i zobaczmy, na razie wszystko przebiega tak, jak tego chciałem. Mamy jeszcze chyba wystarczająco paliwa na wejście na orbitę, dlatego teraz będziemy tylko odpalali rakietę w miejscu, napęd będziemy odpalali tylko w miejscu, gdzie będziemy już na tych 100 tysiącach metrów, gdzie będziemy na apoapsie naszej, gdzie będzie nasze apogeum. Przyspieszmy jeszcze troszeczkę, żeby jak najszybciej tutaj dotrzeć. Włączmy sobie leciuteńko silniczki, żeby nie zużywać nadmiernie paliwa, i zaraz dopiero przyspieszymy, kiedy będziemy w tym miejscu. I zobaczcie, tworzy się powoli historia na waszych oczach. Jestem ciekaw tylko, czy uda nam się to wszystko wykonać prawidłowo, czy wystarczy mi paliwa. Została mi jeszcze tylko mała część paliwa. Zobaczymy, przyspieszmy jeszcze bardziej. Nie wiem, czy to jeszcze zwiększy zużycie paliwa, czy nie. Przeczekajmy, momencik, przeczekajmy. I znowu spróbujmy, mam nadzieję, że się udało. No, można powiedzieć, że jesteśmy na orbicie. Teraz wystarczyłoby tylko dekaplować się stąd, tylko najpierw chciałbym uruchomić panele wszystkie. Sprawdźmy, czy wszystkie panele dobrze działają. Na szczęście wszystko działa prawidłowo. Włączmy sobie światełka, pięknie wszystko działa. Tutaj światełek chyba włączyć nie możemy, niestety. Tutaj jest również panel. No i decoupling teraz nas czeka. Włączamy RCS, SAS i jesteśmy w pełnoprawną stacją kosmiczną, tylko że jeszcze nie ma tutaj nikogo, kto mógłby zamieszkać. 67 tysięcy, 60... No, nie wiem czemu, ale zmienia się cały czas nasza periapsa. Wiecie co? Przyspieszmy, zobaczmy, czy przypadkiem nie będziemy spadać. I zobaczymy, czy mamy wyjątkowo dobre położenie. Niestety nie mogę chyba korzystać z tego, przynajmniej na razie, w taki sposób, by zwiększyć swoje perygeum. Ale to, co mamy w tym momencie, nam powinno jak najbardziej wystarczyć. Więc prawdopodobnie udało mi się umieścić na orbicie moją pierwszą stację kosmiczną. Ale przeprowadźmy takie okrążenie testowe. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Jeżeli nie przebiegnie, no to najwyżej jeszcze raz ją tam wyślę, bo prawdopodobnie przez przyspieszenie gra źle obliczyła to, w jaki sposób będzie wszystko się tutaj działo. Niestety będziemy musieli tutaj powtórzyć pewną rzecz, ale myślę, że poza odcineczkiem uda mi się zwykłymi RCS-ami to wszystko ogarnąć, bo tutaj kwestia jest tylko taka, no, że będę musiał wyłączyć niektóre napędy w RCS-ach po to,
by dać pęd do przodu, żeby to wszystko do przodu nagle mogło lecieć. I mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ja tutaj niestety muszę troszkę to na szybko zrobić, bo za parę godzin wyjeżdżam. Ale mam nadzieję, że ta stacja tutaj pozostanie i że będziecie mogli ją podziwiać już na livestreamie, jak będziemy dokować tutaj, tutaj i we wszystkich innych miejscach. Tymczasem was żegnam, mam nadzieję, że wam się odcineczek spodobał i że będziecie chętni na to, by obejrzeć, jak ta stacja kosmiczna będzie wyglądała już w przyszłości. Na razie was żegnam, do zobaczenia i cześć!